Edmund Niziurski Mój Sylwester Wopowski Czyta Jacek Odsunąłem papiery i wychyliłem duszkiem szklankę wody z karawki. Te kaloryfery mogą człowieka wysuszyć na daktyl. Która to już godzina? Spojrzałem na zegar z dyskobolem monotonnie tykający na biurku. Była ósma. Warto by się zbierać. Zosia telefonowała, że jest już gotowa do wyjścia. Pytała, czy się wybiorę w mundurze, czy w ciemnym ubraniu i jaką koszulę ma odprasować, tę białą czy tę w paski. Biedaczka nie ma większych zmartwień. Powiedziałem, że się namyślę i zadzwonię przed samym wyjściem, żeby mi tylko teraz nie przeszkadzała. Mam sprawy. Ile się tego nazbierało? utrzymuje żelazną hierarchię w załatwianiu spraw. Te związane ściśle ze służbą graniczną nigdy nie czekają u mnie w kolejce, lecz są różne inne, których nie cierpię. Spychane przez te pierwsze, ważniejsze i gromadzące się na moim biurku, jak mój osad. One to właśnie zatrzymały mnie dzisiaj. Dziś upływają terminy. Ostatni czas przeczyścić biurko. Tak więc na Sylwestra zostałem ze stosem różnych świstków, sprawozdań i rozrachunków gospodarczych. Mogłem wprawdzie podpisać je z zamkniętymi oczyma, mam jednak głupi nauk studiowania tego, co podpisuję. Tomek Szyrymyr z brygady twierdzi, iż jest to wyłącznie nauk bardzo młodych dowódców i że później wyrosnę z tego. Szyrymer jednak jest cynikiem i nie biorę go poważnie. Właśnie dwie godziny temu wpadł tutaj wyciągnąć mnie na zabawę do kasyna. A gdy mnie zastał nad papierami, rżał jak cyrkowy koń. Zauważył, że byłoby to do mnie podobne, gdybym noc sylwestrową spędził nad sprawozdaniami zużycia pasty do butów i mydła w batalionie. Wiatrogłów nie rozumie, jak mało mam czasu. Na dzisiaj jednak chyba dość roboty. Doprawdy nie da się dłużej pracować. Nie ma nastroju, nie ma warunków. Wszystko dziś denerwuje człowieka. Z dołu dobiegają dźwięki starego tanga. To lepsza część naszego kucharza niedrożnego produkuje się na saksofonie. Bałwan opłakuje na instrumencie uroki utraconej miłości. Lepiej byś, bracie, zapłakał nad swoimi kotletami. Za dużo do prawdy tych artystów w batalionie. Czasem trudno powiedzieć, wopista czy muzykant. Namnożyło się tych talentów, psia krew. Tancerze, muzycy, szaljapiny, bokserzy, piłkarze i różne inne czorty. Mam o was wyrobione zdanie. Wszystko to forma wewnętrznego dekownictwa i dezercji. Nie zajmuję się tymi sprawami. Uważam, że to sprawy mojego zastępcy. Porucznika zapały. Jeśli jednak chodzi o moje zdanie, to rozkurzyłbym wasze zespoły na cztery wiatry, bratkowie. Wojsko czeka, baret, uczorta. A ten mi jeszcze pod samym uchem miał czy miłośnie. A ledwo się odezwał, już mu odpowiadają ze świetlicy, ze schodów i dziedzińców gwizdy i wycia. Marcowy koty, psiakrew. Niedrożny wyzwala w nich Utajone tęsknoty. Innym razem przegnałbym niedrożnego razem z jego trąbą. Chociaż to filar naszego zespołu instrumentalnego. Tak przynajmniej utrzymuje mój zastępca zapała. Normalnie tępię tego rodzaju przejawy. Wojsko jest dla mnie szkołą obowiązku i wyżyczenia. Lecz dziś Sylwester. Zresztą i tak jestem osaczony. Na dziedzińcu zachrypły głośnik opiewa w rytmie walca ruch budowlany naszej ukochanej stolicy. Sekundują mu w tym wiernie melodyjne ryki, które wiatr podmuchami nanosi z portu i z miasta. Nie sposób obronić się przed nimi. Nie mogę nawet zamknąć okna, usmarzyłbym się. Kaloryfery buchają pod zwrotnikowym gorącem. Te łobuzy z kotłowni wykonują z samozaparciem plan zużycia paliwa. Kiedyś myślałem, że to tylko zwykły brak koordynacji z meteorologią, ale w tym tropikalnym szaleństwie, jak się okazało, jest metoda. Wyłuszczył mi ją mój szef gospodarczy miętusik. Tłumaczył, że jeśli do 31 grudnia nie zużyjemy zapasu węgla przeznaczonego na czwarty kwartał, na przyszły rok niechybnie obetną nam przydział. A co będzie, jeśli na przyszły rok będą o tej porze mrozy? Czy obywatel kapitan odważy się wziąć odpowiedzialność? To mówiąc, miętusik kurczył się i rozcierał sobie kościste ręce, a na łysawym czole przebiegał mu dreszcz jakby w przeczuciu straszliwego zemrożenia batalionu. Nie, niech mnie Bóg broni. Nie chciałem za to wziąć odpowiedzialności i machnąłem ręką. Teraz ponoszę konsekwencje. Miętusik smaży mnie żywcem. I jak tu zapomnieć? Że sylwester. A do tego ten stukot siekiery na dziedzińcu. To Iwańczyk i Krochmalski oprawiają choinkę noworoczną. Patrzę na nich ze złością. Jeszcze się nie wydłubali. Rano przyszli z jakąś miotłą i powiadają, że choinka. Skląłem ich. Tłumaczyli się gęsto, że innych w składach nie ma, że już za późno, że co lepsze zostały rozchwytane jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Oznajmiłem im surowo, że nic mnie nie obchodzi, skąd wezmą drzewko i że choinka musi być elegancka. Trzasnęli obcasami, odmeldowali się i poszli. Pod wieczór rzeczywiście przytaskali inną. Obawiam się, że jest to przedmiot przestępstwa leśnego, ale nie mówię nic, udaję, że się nie domyślam. Bo co mam robić? Za cztery godziny nowy rok. Domy marynarza żarzy się już czterema rządami okien. Rozpoczyna się bal przodowników. Pomacałem zaproszenie w kieszeni. Trzeba się zbierać i pójść na tego, Sylwestra. O służbę jestem spokojny. Nie dalej jak tydzień temu zlikwidowaliśmy próbę przerwania. Po takiej akcji przychodzi zwykle okres wytchnienia, jak cisza po sztormie. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie tym razem sylwestra i nowy rok spędzimy spokojnie. Tak, trzeba się zbierać. Przysiądę jutro po południu i przejrzę resztę spraw. Szczęściem nowy rok zaczyna się w rzeczywistości dopiero drugiego stycznia. Nie mogę po raz drugi robić Zosi z zawodu. W zeszłym roku przesiedziała sylwestra w domu. Mieliśmy przerwanie w porcie, alarm cała noc zmarnowana. W tym roku wystosowała ultimatum, albo będę gotów na pół do dziewiątej, albo pójdzie z czernicami do plastyków. Nie miałem najmniejszej ochoty puszczać żony do plastyków. To jaskinia ten ich cały lokal, a wszyscy plastycy to ludzie rozwięźli i cyniczni. To nie jest towarzystwo dla żony oficera. Oczywiście Zosia tylko mnie tak straszy, ale już byle co denerwuje człowieka. W służba nerwów. Jak długo jeszcze pociągnę? Szyrmer powiedział, że za trzy lata będę gotów. Szyrmer jest starym, złośliwym kozłem, ale chyba niewiele przesadza. Oho, znów telefon. Czyżby Zosia? Nie, to zapała. Czegoż on chce? Jak? Czy żyka do bębna, a karasia do śpiewu? Nie. Na to nie mogę się w żaden sposób zgodzić. Nie, nie, poruczniku zapała. Że co? Kto będzie śpiewał? Nie wiem, nie wiem, poruczniku kochany, kto będzie śpiewał? Tak, nic ma to, nie poradzę, niestety, poruczniku zapała. Co macie robić? Róbcie, co chcecie. Zaśpiewajcie sami. Honor Batalionu poruczniku zapała. Mój batalion swój honor zdobył na posterunkach służbowych i chce, by go tam utrzymał. Po co takie wielkie słowa, poruczniku? Za duży kaliber, za duży kaliber, dofikania na scence. To przerosty, towarzyszu, niebezpieczne przerosty. Wystarczy już, że z powodu waszej perły dżesowej chłopaki chodzą dziś bez kolacji. Tak, mówię o kucharzu niedrożnym. Co takiego zrobił? Nic takiego strasznego, spalił sto dwadzieścia porcji. Roztargnienie artysty, zdenerwowanie przed występami, pośpiech być może, lecz ja wolę mieć normalnego kucharza niż nienormalnego artystę że sukcesy diabli was z waszymi sukcesami. Nie, dyskutujmy, towarzyszu, znacie moje stanowisko. Sylwester to dla mnie taki sam dzień jak każdy inny. Tak, to jest nieodwołalne. Wesołego Sylwestra, poruczniku Zapała. Rzuciłem słuchawkę telefonu. Ach, ten Zapała. Oczywiście weźmie to za drwinę. Zapała ma mnie za tępego, nieużytego służbiste. Nie można powiedzieć, żeby praca między nami układała się jak po maśle. Chwała Bogu, moi zwierzchnicy mają inne o tym zdanie. Nie mówię żebym był w pełni doceniany. Być może jestem za mało reprezentacyjny, nie umiem mówić przekonywająco i gładko, ale mają do mnie zaufanie. Nie dostarczyłem wprawdzie jeszcze ani jednego talentu bokserskiego do gwardii i ani jednego tancerza czy śpiewaka do zespołu centralnego. Dostarczyłem za to wielu wzorowych żołnierzy w opu. Nie, nie mówię o tych odznaczonych, chociaż i takich jest sporo. Mówię po prostu o batalionie dobrych, pewnych żołnierzy. Może to jest mniej efektowne niż produkowanie mistrzów boksu i tańca, niewątpliwie jednak pożyteczniejsze. Tak. Mam czyste sumienie. Postawiono mnie tu, żebym pilnował granicy, a nie wychowywał tenorów u licha. Tene zapała. Co on wie o prawdziwej służbie granicznej? Co on rozumie ze służby? Chłopak nie ma prawdziwego wopowskiego stażu. Dla niego służba to szkółka. Trudno się nawet złościć na smarkacza. Dobry chłopak, ale nie rozumiemy się. Kiedyś zmądrzeje i przyzna mi rację. Jak mu jego tancerze przeoczą przestępcę, zrozumie, że wojsko to jednak mimo wszystko nie balet. Wychowanie polityczne? Nikt mnie nie przekona. Że istnieje związek między wychowaniem politycznym magrą kucharza niedrożnego na saksofonie. Uważam natomiast za akt politycznie szkodliwy przypalanie gulaszu. Tak, w tych sprawach niezupełnie rozumiemy się z moim zastępcą. Ja mam, jeśli się tak można wyrazić, własny pogląd na tę sprawę. Nie, nie mam nic przeciwko zajęciom w zespołach. Chcecie obywatele tańczyć, kopać piłkę. Grać na saksofonach i harmoszkach, śpiewać proszę bardzo jest na to czas przewidziany regulaminem, moim zdaniem zbyt obszerny, ale nie będę z tego powodu toczył batalii. Zapamiętajcie sobie jednak proszę to wziąć pod uwagę, że z tego tytułu nie będą Wam przysługiwały najmniejsze przywileje, żadnych zwalniań, przepustek, faworów i honorów. Wprost przeciwnie. Pozwolicie, obywatele artyści i sportowcy, że zwrócę na was szczególną uwagę, szczególną otoczę was troską i poddam szczególnym rygorom, byście nie zapomnieli, bratkowie, po co tu właściwie jesteście i nieodwykli od smaku naszego wopowskiego chleba. A jednak zdenerwował mnie ten smarkacz zapała. Rozdrażniony złożyłem papiery do szuflady i zamknąłem biurko. Zabierałem się właśnie do plombowania szafy pancernej, kiedy usłyszałem, że ktoś otwiera drzwi. Odwróciłem się gwałtownie. Nade mną stał major czepiga ze sztabu. Wiecie, co znaczy Czepiga? Czepiga to znaczy inspekcja, całonocna włóczęga po placówkach. Patrzyłem na niego wzrokiem, jakim zapewne mierzył twardowski diabła, gdy przyszedł po jego duże. A potem zdajecie sobie sprawę ze stanu moich nerwów nawiedziło mnie pragnienie okrutnego śmiechu. Chciało mi się śmiać, śmiać do upadłego. To dobre o to dobre. Doskonały chwyt. Świetny kawał. Radykalne lekarstwo na Sylwestra. Chirurgiczne cięcie. Wszystkie kłopoty zdjęte z głowy za jednym zamachem, łącznie z rachunkami zużycia pasty i mydła, z Zosią i plastykami. Tak u nas w opie rozładowują się często najbardziej zagmatwane sytuacje. Głupi idiota. Martwiłem się o to, czy cywilny garnitur, czy koszula w paski. A sylwester dla mnie był już zaplanowany. Całonocny. Wopowski. Koniec. Czyta Jacek.